Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, Duchu mądrości Bożej, bojaźni, świętości, światłości, jak bardzo pragniemy, abyś przyszedł do nas, abyś był w nas, abyś był w czasie tego nauczania i zawsze. Przyjdź przez Maryję, Matkę Mądrości, Matkę Ewangelii, Matkę ubogich sercem, Matkę szukających Bożej mądrości i prawdy. Shalamala shai melefala melamene solon Adonai malahalech mechino shilepatchanaya ishalchani. Kilka myśli, refleksji w oparciu o dzisiejszą liturgię Słowa Bożego, Słowa Bożej Mądrości. Może kilka wersetów z Księgi Mądrości. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Myśleć o Panu, ale trzeba myśleć o Nim właściwie. Szukać Boga nie tylko sercem, ale prostym sercem. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi. Mądrość to Pan, który miłuje twoje serce, miłuje ciebie i daje ci czas na poznanie tej Jego mądrości, miłości i Jego serca. I nie chce, żeby cokolwiek oddzielało ciebie od Niego, aby nie było w tobie niemądrych myśli, aby nie było w tobie nieprawości, która go duchowo jakby wypłoszy, tak jak gołąb, który ucieka przed tymi, którzy próbują go skrzywdzić. Bo Bóg jest delikatny. Trzeba więc wobec Boga być delikatnym. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Przygląda się, jak spoczywam i chodzę. Bóg się przygląda tobie. Bóg cię zna. Dlatego nie ma sensu ukrywać się przed Bogiem. Jego spojrzenie delikatnie cię przenika, ale nie wyrządza krzywdy. Tak jak spojrzenie niektórych ludzi, które może zranić i wywołać czasem lęk.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, będzie mnie wiodła twa ręka. Podtrzyma mnie twoja prawica. Gdziekolwiek będę, zawsze będą jego dłonie, które mnie trzymają. Zawsze będzie jego prawica święta, która będzie wyciągnięta do mnie, bym ja wyciągnął swoją. I zachęta świętego Pawła z tekstu do Filipian w ramach śpiewu przed Ewangelią. Mamy się jawić jako źródło światła Jezusa w tym świecie. Być źródłem światła. I trzymać się mocno słowa życia. Trzymać się mocno słów życia. Słów Pana. Mocno. Aby nie wypuścić je ze swoich serc, te słowa, które są słowami życia. Być źródłem światła, czyli być znakiem, świadectwem, latarnią. Nie przecież kopcącym knotem. Nie mówi Pan, bądź jakimś kopcącym knotem, ale źródłem światła, czyli lampą. Czyli właśnie tą latarnią, o której wspomniałem. Latarnia, która oświeca na wiele kilometrów. Latarnia morska jest, czy kiedyś była, takim znakiem dla tych, którzy chcieli osiągnąć cel podróży, dopłynąć do portu, aby się nie rozbić. Albo żeby być światłem dla rozbitków, którzy już się rozbili, ale żeby dopłynęli do tego miejsca, gdzie jest ocalenie. Chrystus mówi o tym, żeby nie gorszyć, żeby uważać na siebie. Bo gorszyciel otrzyma powróz u szyi i kamień młyński i będzie wrzucony w morze na dno. A więc nie gorsze, ale chcę być zachętą do naśladowania Chrystusa, naśladowca Chrystusa, aby inni naśladując mnie, naśladowali Chrystusa. To jest dobre. Święty Paweł często o tym mówił. Naśladujcie mnie, bo jestem naśladowcą Pana. Nie mówi, żeby naśladować Jego dla Niego samego. A więc nie gorsze, ale jestem i chcę być wzorem dla innych. I uwalniać w imię miłości Bożej tych, którzy noszą duchowe ciężary, duchowe kamienie w życiu. Tych, którzy zostali zranieni przez gorszycieli. I Chrystus zachęca też do przebaczania. Tym, którzy proszą o przebaczenie, ale nawet także tym, którzy o to nie proszą. Bo wiele razy zdarza się, że ktoś nas skrzywdzi, zrani, oczerni, obgada, prześladuje i uważa, że nic złego się nie stało. I nie ma żadnej intencji, żeby żałować, przeprosić, ale uważa, że ma do tego prawo i że to jest prawda, co mówi, co robi, krzywdząc nas. Więc tym bardziej trzeba mieć takie pragnienie, przebaczam nawet tym, którzy nie widzą w tym, że mi krzywdzą, nic złego, ale dobro i nie żałują. Bo Chrystus mówi, jeżeli przyjdzie do ciebie i przebaczy, przebacz mu, jeżeli żałuje. I mówiąc żałuje, ale co wtedy, kiedy właśnie nie przyjdzie i nie powie żałuję, tylko powie dobrze, że ci tak powiedziałem, czy tak zrobiłem, takie zło, które nazywa dobrem. O tym Chrystus nie mówi wprost, ale można się domyśleć, żeby też wybaczać. To jest trudna szkoła wybaczania, bo trzeba ciągle się tego uczyć. I mamy ciągle też wezwanie Chrystusa, aby każdego dnia przebaczać. Bo i my sami też w różny sposób możemy zranić ludzi. I też potrzebujemy, żeby nam wybaczono. Prosimy niektórych, wybacz, przepraszam. Nie zawsze może ktoś to rozumie i powie, że nie jest gotowy do przebaczenia.
Ale my przebaczajmy i prośmy też o miłosierdzie Boże przede wszystkim, ale także prośmy o to, żeby inni nam wybaczyli. I dodaj nam wiary. To znaczy, wiara jest cudem. Ale wiarę trzeba rozwijać, pracować nad nią, żyć. I oczywiście prosić, żeby Pan ją przymnażał. Ale trzeba naszej aktywności, działania. Wiara sama z siebie nie będzie się rozwijać, kiedy ja nie będę nad nią, można powiedzieć, pracował, nad rozwojem jej. To byłoby za proste, gdy proszę Panie, przymnóż mi wiary i Pan od razu przymnaża. Nie, trzeba mojego wysiłku, trudu i doświadczenia tego, że ja stawiam opór wierze, że przeszkadzam rozwijać się darowi wiary we mnie, że tyle jest we mnie niewiary, tyle zwątpienia, tyle pychy, tyle nieuznawania Boga, tyle sprzeciwiania się Jemu, tyle mówienia nie wierzę, póki nie zobaczę, nie doświadczę, póki nie dotknę, póki się nie przekonam. Stawianie warunków wierze to obrażanie Boga, wiary. Bo na tym świecie wiara jest cudem. Wszystko nam mówi o Bogu, ale potrzeba, Panie, wszystko mi mówi o Tobie, więc wierzę. A więc wiara jest z nieba dla mnie, abym dotarł do nieba dzięki wierze. I ma być na początku maleńka jak ziarenko gorczycy, tak malutka, że prawie że niewidoczna. Ale ma stać się tak mocna, żebyś mógł wyrywać morwę z korzeniami, przesadzić w morze. To jest Twoje zadanie na przyszłość. Duchowo wyrywać morwę i przesadzać ją. Ta wiara musi być taka. I wszystko będzie Tobie posłuszne, czy ta morwa, czy inne sprawy i rzeczy tego świata. Wszystko będzie posłuszne tym, którzy posłuszni są przez wiarę Bogu. Wiara uczy posłuszeństwa Bogu. Więc jaka wielka jest siła wiary. Że Chrystus w innym tekście mówi, mam powiedzieć górze, żeby się przesunęła i ona się przesunie. Więc jak wielka ma być wiara, o którą prosi mnie Chrystus. On mnie prosi o wiarę. Żebym wierzył w Niego. Żebym nie wątpił, żebym nie bał się. Nie bój się, wierz tylko. A wiara uwalnia od lęku. Więc wierzę. Wierzę nieustannie. Wierzę nie tylko wtedy, kiedy wyznaję to ustami, ale w sercu. Kiedy nawet milczę. Kiedy trzeba bardziej poprzez milczenie okazywać, że wierzę. Jest czas na to, żeby wyznawać ustami i na milczące wyznawanie wiary. Wyznawanie wiary także czynami. A więc nie dziw się, jeżeli ktoś czasem przyjdzie do ciebie i powie, widzę jak wierzysz, chcę wierzyć tak jak ty. I proś za mnie o wiarę. Czasami się tak zdarza. To dobry znak. To znaczy, że żyjesz tą dzisiejszą Ewangelią. Że nie gorszysz, ale przyciągasz do Jezusa. Że świadczysz. Że jesteś miłosierny, bo naśladujesz tym Jezusa. Panie, dodaj nam wiary i pomóż nam pracować nad rozwojem wiary, nad życiem wiary. Aby były tak wielkie owoce tej wiary, żeby inni mogli powiedzieć, jest w Tobie Duch Święty, Duch wiary, Duch Jezusa. Dziękujemy Ci, że dajesz nam moc wiary, za cud wiary i za wiarę cudowną, która przenosi nawet najwyższe góry.